Także dzisiaj jest 13, proszę Państwa. Nasze radio oczywiście Conchita nadaje. Radio Conchita. Wspominałam tutaj też o poezji Anny Romanowicz z Białegostoku. Proszę Państwa, to jest bardzo zdolna dziewczyna. To jest nie tylko pisarka, poetka, ale ona robi też, wykonuje stroje. Jak Marta Dobosz też szyje czapeczki takie artystyczne. Tak, i proszę Państwa, Anna Romanowicz z Sokółki, jej mama w Szwecji mieszka, wykonuje takie ciekawe stroje dla dzieci na karnawał, na święto Radio Conchita. Proszę być z nami, może to dziadostwo się skończy. Bohaterów światowej historii XX wieku, mówi Marcin Pasierbski, prezes Fundacji Służba Niepodległej, głównego organizatora stołecznego marszu. Razem przejdźmy trasę przez Stare Miasto do Archikatedry pod pomnik rotmistrza Pileckiego i tam oddajmy mu hołd. Witold Pilecki był rotmistrzem Wojska Polskiego, dobrowolnym więźniem Auschwitz i żołnierzem konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej. 70 lat temu został zamordowany przez władze komunistyczne. Demokracja musi zakładać zgodność porządku prawnego z prawem moralnym. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki wygłosił homilię podczas uroczystości ku czci świętego Stanisława w krakowskiej bazylice na Skałce. Arcybiskup mówił, że nie wolno przeceniać demokracji, czyniąc z niej namiastkę moralności. Dodał też, że jedną z najważniejszych zasad poprawnie funkcjonującego państwa demokratycznego jest praworządność. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówił też o znaczeniu trójpodziału władzy. Organizacja społeczeństwa winna być zatem oparta na równowadze władz, czyli na braku dominacji jednej władzy nad drugą. Władze te winny być niezależne wobec siebie, winny się dopełniać, hamować i kontrolować. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. W uroczystościach ku czci świętego Stanisława w Krakowie wzięło udział kilka tysięcy osób. Wierni przeszli w tradycyjnej procesji ze wzgórza Wawelskiego do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce. W procesji nieśli sztandary i relikwie świętych, w tym świętego Stanisława. Ale mówi ci Anna Romanowicz, przy mnie napisała cztery kabarety. W Warszawie, między innymi z to żydowskie cztery kabarety. Gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Pener, z pana to był Żyd. I gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Pener, z pana to był Żyd. No i tam oczywiście w Białymstoku nie ma Żydów. To może jakieś śladowe, coś wróciło, śladowe, ale nie ma, ogólnie nie ma. Jakiś taki teren. Oczywiście, że Anna Romanowicz jest katoliczką, tak. Ona w almanachu poezji przedstawia siebie jako katoliczkę. Wizyta potrwa 3 dni. We wtorek spotkanie z premier Theresa May. Będzie to okazja do zademonstrowania bliskich relacji i odbycia dyskusji nad szeregiem kwestii, którymi obie strony są zainteresowane. Tak głosi oficjalny komunikat Downing Street. Ale dla części opozycji to kontrowersyjny pomysł. Ten rząd coraz bardziej chce się przyjaźnić z brutalnymi przywódcami z całego świata, ocenia szefowa Zielonych Caroline Lucas. Podkreślmy jednak, że jeszcze niedawno ostre słowa krytyki pod adresem prezydenta padały też ze strony czołowego polityka partii konserwatywnej Michaela Gowa. Turecka opozycja oraz część organizacji pozarządowych zarzucają Erdoganowi, że w Turcji narastają tendencje autorytarne, że zwołane przez niego przyspieszone wybory nie będą uczciwe. We wtorek przeciwnicy prezydenta m.in. zapowiadają w centrum miasta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Misja głoszenia Ewangelii, którą Jezus powierzył swoim uczniom, jest obecnie odpowiedzialnością i obowiązkiem. Papież Franciszek. Kościół obchodzi dziś pamiątkę Niebowstąpienia Pańskiego. Papież spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra. W krótkiej papież, amator, papież, 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 napisał sztukę, papież, coś napisał. Napisał wam obecności Jezusa. Wymaga ona od nas, papież, naprzeciw, służy mu i byli jego świadkami wobec innych.
Solomonik wyraził solidarność z ofiarami dzisiejszych zamachów na przywódcę, w którym zginęło 11 osób, a ponad 40 odniosło rany. Do zamachów przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przed mikrofonem Rafał Bała, pora na wiadomości sportowe. Już za kilka godzin możemy poznać mistrza Polski w piłce nożnej. Stanie się tak, jeśli Legia Warszawa przynajmniej dziś zremisuje. Dziś z Górnikiem Zabrze, a Jagiellonia przegra w Lublinie z Zagłębiem i Lech nie zdobędzie 3 punktów w Krakowie. W przypadku wygranej drużyny z Podlasia nawet zwycięstwo Legii nie rozstrzygnie walki o tytuł i wszystko zadecyduje się w ostatniej 37. kolejce. Dla Jagiellonii mecz z Zagłębiem będzie kolejnym spotkaniem o być albo nie być w walce o Mistrzostwo Polski. Trener Ireneusz Mamrot mówi, że jego drużyna zdążyła się już przyzwyczaić do gry pod presją. No tak gramy przed Legią, bo porażka z Legią też by zamknęła nam drogę do mistrzostwa. Porażka z Lechem to samo, więc w każdym razie jest dla nas taki, że musimy zdobywać 3 punkty. Więc tu się nic nie zmienia, to nie jest jakaś dla nas nowość i większa presja. Ona jest cały czas taka sama, to też nie myślimy za bardzo, tylko myślimy o tym, jak wygrać ten mecz w Lublinie. W innych dzisiejszych spotkaniach grupy mistrzowskiej Legia podejmie Górnika, Wisła Płock zagra z Koroną Kielce, a Wisła Kraków podejmie Lecha Poznań. Przypomnę, że wczoraj z Ekstraklasy spadła Sandecja Nowy Sącz. We Włocławku rozegrano dziś drugi mecz półfinału Ekstraklasy koszykarzy. Anwil przegrał ze Stermetem Zielona Góra 74-90. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 1-1, bo w połowie 14 punktami. W drugim półfinale Stal Ostrów Wielkopolski prowadzi z Polskim Cukrem Toruń 2-0. Wszystko wskazuje na to, że nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch zostanie Roberto Mancini. Jak podają włoskie media, lada dzień szkoleniowiec ma przybyć do Rzymu z Sankt Petersburga, gdzie trenuje Zenit, by podpisać nową umowę. Rozmowy włoskiego związku piłkarskiego z Mancinim i Zenitem trwały od początku maja, gdy Carlo Ancelotti odrzucił ofertę objęcia włoskiej reprezentacji. W rozmowach chodziło o to, że umowa Manciniego z rosyjskim klubem obowiązuje jeszcze przez 2 lata. Jak informują włoskie media, obie strony osiągnęły porozumienie. Jak podaje Gazeta dello Sport, trener był tak zdeterminowany, że pogodził się z ogromną utratą zarobków. W Zenicie w ciągu najbliższych 2 lat zarobiłby 13 milionów euro. Pracując ze Squadra Azzurra zarobi tylko 4. Związek zaproponował Manciniemu 2-letni kontrakt z zadaniem kwalifikacji do finałów Mistrzostw Europy za 2 lata. Jeśli Włosi wypadną na tym turnieju dobrze, umowa będzie przedłużona. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypomnę, że reprezentacja Włoch nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata w Rosji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 38 minut temu minęła godzina 14. Gość Polskiego Radia 24. Jest lato. Papież Kamado. Przedstawię wcześniej jednak 2 zdania. Jest loto. Tajemniczy skrót, pod którym kryje się europejska lato. W konkursie rywalizują lato. Lato. Przeszły znaczące lato. W ciągu ostatnich lato masz. Lato masz. Niepodległości gospodarzem gali laureatów jest Polska. No a laureatem tegorocznej edycji zostało londyńskie Design Museum. Gala wręczenia nagrody odbyła się zaś w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i o tej gali, o tej nagrodzie i o placówkach ciekawych, które warto odwiedzić w Europie i w naszym kraju. Już teraz porozmawiam z moimi i Państwa gośćmi, a są nimi pani Dominika Mroczkowska-Rusiniak, korespondentka nagrody EMIA w Narodowym Instytucie Zdrowia i Ochrony Zbiorów. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. A także pan Piotr Majewski, dyrektor Polskiego. Witam serdecznie. Witam. Szanowni Państwo, wiemy już, kto wygrał. Przypomnę, Design Museum w Londynie, Europejskim Muzeum Roku 2018. Powiedzmy w takim razie, Design. Kapituła w tym roku doceniła. To Design. To muzeum zostało otwarte w 1989 roku, ale przeniosło się do nowej siedziby na Kensington High Street w 2016 roku, do bardzo ciekawego, modernistycznego budynku. Kapituła, która ocenia to muzeum, wysyłając jednego ze swoich sędziów, przygląda się nie tylko kolekcji, ale przede wszystkim działaniom, jakie to muzeum oferuje.
czyli lekcjom muzealnym, programie towarzyszącym, od filmów poprzez odczyty, o tym, jak działają, jak, na czym polega współpraca też z wolontariuszami, czy taka współpraca jest, a także wszystko to, co muzeum jakby robi wokół zbiorów, żeby wypromować nie tylko swoje zbiory, ale przede wszystkim zachęcić ludzi do odwiedzenia tego muzeum. I w tym roku muzeum, w tym roku Kapitola nagrodziła muzeum w Londynie za jego społeczne, przede wszystkim za jego społeczne zaangażowanie, które bada, analizuje i prezentuje potęgę ludzkiej kreatywności. Tak czytamy w uzasadnieniu. Na pewno jest, ma to też związek z tym, że muzeum nie tylko proponuje też bardzo ciekawe wystawy stałe, ale również też bardzo ciekawy program rezydencji artystycznych. Ta placówka wygrała tegoroczną edycję, ale no, wygrać, zdobyć tę nagrodę nie jest łatwo. W tym roku 40 instytucji z 22 krajów europejskich ubiegało się właśnie Radio Koncina pierwszeństwa w tym doborowym. Radio Koncina, nasze Radio Koncina. To już jest powodem. No, Kępenka, Śląskich, Barbie, Baby, Żarczyn, Radio Koncika, zapraszamy. Radio Koncika. Więc przed chwilą do Londynu pora na to, byśmy zaprosili naszych słuchaczy do tych dwóch placówek, co stanowi o ich wyjątkowości. Nagroda Emia świadczy właśnie o tym, jak oni się nie jesteśmy w świecie. Oni się nie pyta. To, co jest najciekawsze w Tczewie, w oddziale Narodowego Muzeum Morskiego, to jest podejście. Każdy może. Nie małych przedmiotów. Trochę lepiej. Trochę gorzej. Szczególnych umiejętności konserwacji. Inaczej konserwuje się przedmiot niewielki, inaczej obiekt wielkoformatowy, jakim jest zatopiony okręt. Zatopiony okręt. To również w szczególny sposób potrafi połączyć praktyki konserwatorskie, które są z natury swej specjalistyczne, z umiejętnym przekazywaniem wiedzy o tym publiczności. Czyli to jest konserwacja, można powiedzieć, otwarta konserwacja, którą mogą obserwować ludzie, którą mogą obserwować grupy szkolne, dzieci i uczyć się tego, jak to się dzieje, że statek jest najpierw używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, pływa po morzu, potem zdarza mu się utonąć, a potem staje się obiektem przywróconym do życia dzięki specjalistycznej pracy muzealnych konserwatorów. I wtedy takie hasła jak muzeum, konserwacja, statek i morze nabierają dla zwiedzających w każdym wieku bardzo konkretnego znaczenia. Teraz się człowiek liczy, a nie bank. To jest przykład muzeum zupełnie innego. Muzeum o niedziela, mniejszym potencjale i kadrowym, człowiek, i organizacyjnym, i finansowym, ale które udowadnia a to, my że nie trzeba mieć wielkiego budżetu, nie trzeba mieć kadry 300 osób zatrudnionych na etatach, nie trzeba mieścić się w Warszawie w dobrym miejscu, żeby zdobyć rangę i pozycję zarówno w swoim środowisku lokalnym, jak również być nominowanym do Nagrody Europejskiej. Muzeum w Świętochłowicach przede wszystkim potrafi funkcjonować w swojej społeczności. Ale Zuzia Chodakowska to ona nieciekawą ma dykcję, nie? Ciekawie mówi. Podstawowym punktem odniesienia jest to, jak opowiedzieć historię Śląska i historię powstań śląskich, tak, aby ona była zrozumiana na dwóch poziomach. Zarówno na poziomie tej historii ogólnej, państwowej, ale też jak odwołać się do środowiska lokalnego. Więc to muzeum wspomina przez lekcje, programy edukacyjne, programy tak zwane partycypacyjne, czyli zapraszające środowisko lokalne do współtworzenia projektów wystawowych i projektów wystawienniczych, wypełnia to, co jest najważniejsze nie tylko w koncepcji samej nagrody, o której mówimy, ale w ogóle we współczesnym muzealnictwie, czyli pogodzenie
najważniejszych elementów muzeum. Zbiorów autentycznych i ludzi, którzy przychodzą te zbiory oglądać. Muzealnictwo w naszym kraju ewoluuje, zmienia się i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Biorąc udział w konferencji wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin podkreślał, że muzea polskie są zauważane w Europie, na świecie. Te dwie nominacje do tegorocznej nagrody są tego najlepszym przykładzie, a w Państwa ocenie osób, które przecież na co dzień z tymi muzeami mają bardzo dużo wspólnego. Jak zmienia się polska mapa muzeów? Co placówki te robią, by przyciągać coraz większe grupy odwiedzających? Ja może jeszcze tutaj dodam na początku, że w tym roku były dwa muzea nominowane, ale w zeszłym roku mieliśmy już 4 nominacje. To było Muzeum Emigracji w Gdyni, Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Piernika Toruńskiego, czyli Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, i to były placówki, które też się zaprezentowały. Czwartą placówką było Muzeum Śląskie, które dostało specjalne wyróżnienie w zeszłym roku, a jeszcze cofając się o 2 lata, to zwycięzcą głównym były byliśmy laureatem, i tu jest warto podkreślić, że to zwycięstwo było Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a Europejskie Centrum Solidarności dostało specjalną nagrodę Muzealną Rady Europy. To w tym konkursie, który już świętował w zeszłym roku 40-lecie, tylko jeden był taki przypadek wcześniej, to 2 muzea w Turcji wygrały w tym samym roku. No to pokazuje, że Polska, że te muzea polskie są na bardzo wysokim poziomie, i te nagrody i te nominacje same no, są tego najlepszym dowodem. To jest też doceniane przez społeczeństwo. Innymi słowy, jak wygląda frekwencja, jak ona się zmienia na przestrzeni ostatnich lat? Myślę, że zmiana jakościowa w muzeach polskich rozpoczęła się wraz z powstaniem i wraz z otwarciem Muzeum Powstania Warszawskiego. Warto o tym muzeum pamiętać i o jego twórcy, dyrektorze, panu Janie Ołdakowskim. Można powiedzieć, że od tego muzeum rozpoczął się boom muzealny w Polsce. Rozpoczął się skok frekwencyjny, który doprowadził nas do tego, że dzisiaj liczba zwiedzających muzea, wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego, sięga 37 milionów rocznie. To oczywiście statystycznie, raz w roku w muzeum. Tak? Statystycznie, czy niemowlę, czy osoba najstarsza, raz w roku byli w muzeum. Oczywiście prawda nie wygląda aż tak optymistycznie, bo aktywnie, systematycznie chodzi do muzeów około 40% polskiego społeczeństwa. Tym niemniej skok ilościowy jest ogromny. Ten skok ilościowy zmienia... No to jeszcze Ołdakowski, ale nie Krukowski, bo wiecie Państwo, ten Krukowski, oni zrobili tutaj, to tak tutaj Muzeum POLIN, które wcale nie wygrało, tylko to w Londynie, oni zrobili, proszę Państwa, w Muzeum, to znaczy w laboratorium przy CSW, Centrum Sztuki Współczesnej, zrobili salę Krukowskiego. No ja patrzę, a to sala Krukowskiego, no i właśnie dlatego, że to jest sala Krukowskiego, no to Małga mnie prosiła, żeby śpiewać tam do tego występu, a ja zawinęłam się, poszłam, wyszłam, nie chciałam nic. Potem tylko przyszłam, bo jeszcze zapomniałam wziąć swój telefon. Jaśko Pinder nagrywał z mojego aparatu to przedstawienie, które było ciemne, takie nieudane. Może i udane w jakimś sensie, nie wiem, no nie chcę być negatywna, jestem zawsze przecież pozytywna, ale nie śpiewałam, a poza tym wiesz, każdy po swojemu, to nie ma co tu śpiewać. Nauczyła się to dostrzegać. Marta śpiewała, nie wiem czy to do mikrofonu, czy to nie do mikrofonu, ale fałszowała, nie o to chodzi. Śpiewała w każdej sekundzie co innego, jej się tam kręciło, no aby zaśpiewać, bo to przecież jest taka muzyka, można śpiewać. Jeśli obserwujemy osiągnięcia polskich muzeów, nie porównujemy je z osiągnięciami... Nie zaśpiewasz równo, bo to, wiesz, ona sama nie wie, co śpiewasz, no to co ty śpiewała? Myślę, że możemy czuć satysfakcję i
nie ulegać... Artystą to trzeba się urodzić. Nie zawsze ten, kto się dużo uczył, jest artystą. Ja mówiłam, tutaj przykład taki jest. Ela Hoff w kanale na temat Aśki, która 2 lata już uczyła się grać na fortepianie u siostry Wiktorowskiej z Czerniakowskiej, ale ponieważ nie miała słuchu, co się okazało potem, no to przestała uczyć się grać i tej siostrze Wiktorowskiej płacić 250 miesięcznie. To niby niedługo. By ten stan rzeczy zmienić. Czy akcje takie na przykład jak słynna już noc muzeów to jest dobra droga, to jest strzał w dziesiątkę, czy strzałem w dziesiątkę jest na przykład słynny już także w sieci spot Muzeum Sztuki Użytkowej w Poznaniu, w którym osoba, której stereotypowo nie przypisalibyśmy częstych wizyt w muzeum, okazuje się, że w takich muzeach bywa. Myślę, że z tymi strzałami w dziesiątkę to jest tak, że musi być właściwy strzał we właściwą dziesiątkę. To znaczy oferta muzealna musi być zarówno kierowana do osób, które są stałymi bywalcami i do takich osób, które bywają raz do roku po to, aby się dobrze pobawić czy zabawić w czasie nocy muzealnej, a oraz do osób, które zwiedzanie traktują jako swego rodzaju obrzęd, nawet świątynny czy religijny, bo takie osoby też są. Czyli przede wszystkim muzea muszą pamiętać o tym, aby w swojej... Niektórzy usiłują zabić świętą krowę, a inni no, inne zwierzęta, rytualnie. Ale po co? Tamtych ofiar było więcej, a tutaj tylko baranek Boży się liczy w postaci Jezusa Chrystusa. Wiadomo, że ten baranek jest najważniejszy i już te barany niepotrzebne. W jednej sali muzealnej, w jednej przestrzeni muszą czuć się dobrze, na przykład tacy ludzie jak ja, którzy lubią zwiedzać w spokoju, w ciszy, czytając spokojnie podpisy pod obiektami, ale w tej sali muszą się równie dobrze czuć dzieci ze szkoły, które mają swoje prawa, mają swoją ekspresję właściwą wiekowi. Muzea muszą się nauczyć tego i uczą się tego, jak segmentować tę publiczność, jak dzielić czas na ekspozycji, tak aby dzięki adekwatnym programom znajdowali tam coś ciekawego dla siebie właśnie różni ludzie. Największym wyzwaniem to 60% ludzi, którzy do muzeów nie chodzą. To jest wiek średni, to jest nasze pokolenie ludzi zajętych. Pokolenie ludzi, tak. Kto to jest? Pokolenie ludzi. Którzy nie mają czasu na to, aby wygospodarować czas na pójście do muzeum. Muzea muszą jeszcze pomyśleć o tym, jak uelastyczny czas własnego funkcjonowania, czas pracy, aby ludziom, chociażby pracujących w korporacjach, chciało się po wyjściu z pracy trafić do muzeum i o tych późnych, popołudniowych godzinach znaleźć jeszcze dla siebie interesującą ofertę. Ale to się też dzieje. Są więc wyzwania stojące przed placówkami, przed muzeami, no ale jest też czas świętowania. Takim świętem niewątpliwie była wczorajsza gala, która wieńczyła konferencję w naszym kraju, to skreślmy jeszcze słowem, jak ta wczorajsza gala wyglądała, jakie były jej poszczególne punkty. Gala była zwieńczeniem 2-dniowej konferencji, podczas której prezentowało się 40 muzeów nominowanych w tym roku. Tak naprawdę to było takie 2-godzinne święto i wspólne świętowanie tej nagrody, dlatego że sama nominacja jest wyróżnieniem dla każdego z tych muzeów. Londyn wygrał, a Warszawa świętuje. Takie zwieńczenie tak naprawdę jest bardzo ciężkiej pracy. Ostatnich 3 lat, często w znacznie dłuższym okresie czasu. I wczoraj gala rozpoczęła się wręczeniem najpierw wyróżnień, bo w tym roku wyjątkowo było 7 wyróżnień dla
dla muzeów, a następnie wręczano poszczególne już te nagrody, czyli główną nagrodę, czyli jajko Henry'ego Moore'a, autorstwa Henry'ego Moore'a, które przyjechało dzień wcześniej na uroczystość nagroda muzeum. Nagroda przechodnia. Nagroda przechodnia, tak. Dwa lata temu można było oglądać to jajko, tą rzeźbę jajko Henry'ego Moore'a w Muzeum Polin, w holu głównym. W zeszłym roku jajko zostało przewiezione do Genewy, do Muzeum Etnograficznego i w tym roku, jak już wiemy... Aby nie do Warszawskiego Muzeum Etnograficznego, które podpadło. Zobaczymy, gdzie powędruje. Oby. No, liczymy na to, liczymy na to, mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję taką galę organizować, ponieważ taka gala się odbywa w muzeum, które w poprzednich latach zwyciężyło. I dlatego gala odbyła się w Polin, ze względu na zwycięstwo tego muzeum w 2016 roku. Była przyznana też wczoraj, nagroda z Rady Europy dla Muzeum Wojennego Dzieciństwa, czyli World Childhood Museum w Sarajewie. Ta nagroda już była ogłoszona 24 kwietnia w Strasburgu, ale jej wręczenie odbywało się też wczoraj w Muzeum Polin. Były też wręczone dwie nagrody. Jedna nagroda to jest nagroda Siletto i ona jest przyznawana za zasługi w pracy z lokalną społecznością przy dużym udziale wolontariuszy. I tą nagrodę odebrało Muzeum Drewnianych Okrętów w Betinie w Chorwacji. I też była jeszcze, jest nagroda Kenneta Hudsona, która jest przyznawana w uznaniu wyjątkowych zasług w mierzeniu się z ogólnie przyjętym pojęciem o roli muzeum w społeczeństwie. I to zostało Małe Muzeum Narodowe w Estonii w Tartu. I tu składamy gratulacje dla wszystkich laureatów. Państwa zachęcamy do odwiedzania tych wyjątkowych placówek w Polsce i Europie. A Państwu dziękuję za wizytę w studiu. Dominika Mraczkowska-Rusiniak, korespondentka Nagrody Demia w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Także pan profesor Piotr Majewski, dyrektor tego instytutu. Dziękuję uprzejmie. A Państwa zapraszam na informacje dnia te u nas już za chwilę. Radio Donucida, proszę Państwa, u nas oczywiście bez reklam, bo dzisiaj jest dzień bez supermarketowy, bez handlu, no to więc i bez reklamy się obejdzie.